7,5 minuty po godzinie 10. Marcin Wiku, dzień dobry, to jest telewizja w Polsce.pl, poranna rozmowa. Wczorajszy dzień został zdominowany w zasadzie przez przesłuchanie Donalda Tuska w sądzie okręgowym. To, przypomnijmy, proces Tomasza Arabskiego i czterech innych urzędników z kancelarii premiera dotyczący organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. I o tym właśnie porozmawiamy z Małgorzatą Wypych, posłanką PiS. Dzień dobry, pani poseł, ale też wdową po Pawle Wypychu, sekretarzu stanu w kancelarii prezydenta. Zanim o Donaldzie Tusku, to chciałem zapytać o taką informację, która dzisiaj do nas przyszła. Została ekshumowana 80. ofiara, pani Jolanta Agacka-Indycka, pani prawnik, i przed cmentarzem odbyły się protesty zarówno takich grup adwokackich, jakże też rodziny. Jak pani myśli, czego to jest wynikiem? Czy ciągle jest jakby za mało informacji na temat konieczności tych ekshumacji? Dlaczego prokuratura je zarządziła? Znaczy, wydaje mi się, że tak naprawdę to tkwi trochę w głowach nas wszystkich. Ja akurat należę do tej grupy rodzin, które nie wyobrażam sobie, żeby protestować. Jest to materiał dowodowy. Tak jak rozmawiałam z biegłymi w trakcie czynności w stosunku do mojego męża, ogrom informacji, które zyskują, jest naprawdę duży. Teraz będzie trzeba jak gdyby to przełożyć na opinię i nie wyobrażam sobie, ażeby zabrakło iluś tam części. Wiadomo jest, że są nieprawidłowości, jeżeli chodzi o zwłoki. Są przypadki no, bez szczęścia. Nie wiem, czy teraz są nowe, ale wiadomo, że jakby... Prokuratura krajowa mówiła o blisko 70 takich przypadkach. To znaczy, ja dostałam informację od osoby też prowadzącej, możemy powiedzieć, że jestem w tej grupie tych osób. No, w tym kontekście źle to brzmi, ale niestety tak jest, szczęściarzy, którzy mają możliwość jak gdyby mieć 100% potwierdzenia, że mój mąż to jest mój mąż, że jest pochowany. I że w momencie, kiedy idziemy do niego na grób, wiadomo jest, że idziemy do niego, a nie do kogoś innego, czy do części kogoś innego. Przepraszam za taką okrutną rzecz, ale niestety tak te realia wyglądają. W tej sprawie właśnie tak wyglądają realia. Ja nie jestem daleka od ocenienia, czy dobrze, że ktoś protestuje, czy nie. Wiadomo było od początku, że jest duży również opór ze strony części rodzin, ażeby robić te ekshumacje. Wydaje mi się, że tak naprawdę ta kompleksowa opinia, która będzie, no, będzie przekonaniem, że jednak było warto przejść przez ten koszmar. Część rodzin zresztą przekonało się do tego, tak, i te, które niektóre protestowały, a po odkryciu tych makabrycznych pomyłek jakby przeszły na to stanowisko, że to rzeczywiście jest konieczność. Pani Małgorzato, że to Donald Tusk wczoraj przed sądem jako świadek w procesie wytoczonym Tomaszowi Arabskiemu i czterem innym urzędnikom, tak jak mówiłem. Pan jako prawnik może wytłumaczyć widzom, co to naprawdę jest za proces, dlaczego on się toczy, bo tyle postępowań jest smoleńskich, że tak naprawdę już trochę widzowie się w tym wszystkim gubią. Rzeczywiście, jest to postępowanie dotyczące tak zwanych przestępstw urzędniczych, czyli niedopełnienia obowiązków bądź przekroczenia obowiązków właśnie przez tych urzędników, o których pan redaktor wspomniał, czyli przez urzędników Kancelarii Premiera, Rady Ministrów oraz ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Federacji Rosyjskiej. I ten wątek dotyczy przygotowań do wizyty, czyli nie tego, co się wydarzyło 10 kwietnia, tylko to, co się wydarzyło do 10 kwietnia. O tyle to jest istotne, że już mamy za sobą inną sprawę dotyczącą właśnie też przestępstwa urzędniczego, czyli funkcjonariuszy publicznych będących żołnierzami. To jest sprawa z byłym wiceszefem BOR-u, gdzie sąd uznał jednak winę, że jednak doszło do zaniedbań. Pan Paweł Bielawny, jak na razie jedyna osoba skazana. Tak, natomiast to jest jak gdyby ten druga część, która została wyłączona z tej sprawy właśnie funkcjonariuszy publicznych. My zajmujemy się funkcjonariuszami publicznymi i niebędącymi żołnierzami. Natomiast te dwa postępowania tak naprawdę wypływają z głównego postępowania w związku właśnie z ustaleniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Tam, z tego co pamiętam, toczy się około 7 albo nawet 9 postępowań. Również jest postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień do pełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy na miejscu, przez prokuratorów na przykład. Ale to jest w fazie wszystko
sprawy, a nie przeciwko, osobom. Także no mogą sobie państwo wyobrazić, że ogrom materiału dowodowego jest olbrzymi. Główną osobą tutaj oskarżoną jest Tomasz Rabski, czyli szef kancelarii premiera Donalda Tuska. Wczoraj, z tego co słyszeliśmy od byłego premiera, nie ma żadnego zarzutu do pracy Donald Tusk do pracy Tomasza Rabskiego, jego przyjaciela, jak przyznał, i bliskiej osoby. To znaczy, myślę, że gdyby miał zarzuty, by miał zarzuty również do samego siebie, także to się w ten sposób przekłada. Pan Tomasz Rabski był szefem kancelarii pana premiera Donalda Tuska, ale przede wszystkim był umocowany w bardzo istotnym akcie prawnym, mianowicie instrukcji HET. To jest instrukcja, która zawiera procedury postępowania w przypadku przelotu, w przypadku transportu osób najważniejszych w państwie, premiera, prezydenta, marszałków Sejmu, ministrów. O tyle ona jest istotna, że prace nad nią zostały podjęte w wyniku sygnałów ze strony właśnie przewoźnika, czyli 36. Pułku, który wykonywał loty z tymi najważniejszymi osobami, że jest pewnego rodzaju bałagan, miszmasz. I te prace zostały podjęte, zostały zakończone, instrukcja została uchwalona i z tego, co widzimy na sprawie z zeznań świadków, jeżeli chodzi o kancelarię premiera, ona nie do końca była znana, nie do końca być może nawet była wprowadzona. Jest to o tyle dziwne, że właśnie szef kancelarii premiera jest tam umocowany jako osoba, tak zwany koordynator, i nie jest to osoba, która jest kontrolerem lotu, który ustawia samoloty, żeby one się ze sobą, prawda, nie zetknęły. Tylko to jest osoba, która pilnuje właśnie tego porządku. A żeby samolot wzbił się w powietrze, muszą być noty dyplomatyczne, szczególnie za granicę. To właśnie w tej sprawie badamy. Także pytania, to co jest jakby takie bagatelizowane, że pytamy o sprawy techniczne. My nie pytamy o to, jak wolno odtrzymać. Tylko pytamy o to, że jeżeli jest zapis, nie wolno lądować na lotniskach zamkniętych z osobami najważniejszymi, to dlaczego w tym przypadku było wylądowanie? Bo wiadomo jest, że Smoleńsk był lotniskiem zamkniętym. On w listopadzie 2009 roku jednostka została rozformatowana i to również można i znaleźć i w internecie, i w mediach, i jak gdyby o tym no tak, 7 kwietnia wiadomo. Ten sam samolot z premierem na pokładzie wylądował w Smoleńsku. 7 kwietnia być może były warunki, mówię być może, bo to też jakby nie zostało sprawdzone. Myślę, że jest to sprawdzane, jakie były warunki zachowane 7 kwietnia, jakie 10 kwietnia. Dlatego, że 7 kwietnia na pewno była większa ochrona ze strony rosyjskiej. Tam był Władimir Putin wtedy na miejscu, to jest zrozumiałe. Tak? Dokładnie. Także nas jak gdyby interesują tak naprawdę zachowanie pewnych procedur. Dlaczego na przykład nota dyplomatyczna dotycząca zgody na przelot, to jest bardzo istotne, czyli możliwości przelotu nad innym krajem, w przypadku wizyty 10 kwietnia została przekazana tak naprawdę po 10 kwietnia. Pytanie jest, czy oni lecieli bez not? W naszej ocenie rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestię uzyskania notyfikacji, informowania, coś jest na rzeczy, między innymi właśnie to badamy w trakcie tego postępowania. Również są przesłuchiwani piloci, osoby, które rzeczywiście siedzą za sterami tych samolotów, ale oni są pytani też o pewne procedury. Jakie decyzje, przez kogo muszą być podejmowane, żeby samolot wbił się w powietrze. Takie sprawy proceduralne, z jednej strony by się wydawało, że są bardzo nudne, zagmatwane, to są stosy dokumentów, ale to też tak naprawdę świadczy o tym, jak to wszystko przebiegało, tak? Znaczy, z tego można wysnuć pewne wnioski. Tak, panie redaktorze, w związku z tym, że ustawodawca jednak wpisał te przestępstwa jako przestępstwa urzędnicze, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, właśnie to jest badane, to są te procedury. Jeżeli jest wskazane, że należy zrobić to i to, to czy zostało to zrobione? Na przykład zwalanie, w jaki sposób obarczanie winą urzędników kancelarii prezydenta, no mogłoby się wydawać, no przecież oni też organizowali. Oni organizowali merytorycznie. Zresztą Donald Tusk powiedział, technicznie, że jakby po jego stronie jako premiera jest taka polityczna wizja tej wyprawy, natomiast jego kancelaria technicznie zapewnia. I to się zgadza, jeżeli chodzi o merytoryczne sprawy kancelaria premiera, kancelaria prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy techniczne, i mówię techniczne, to nie chodzi o to, jak ktoś wolant trzyma albo jakie są wskazania,
tylko w ogóle przepływ informacji pomiędzy przewoźnikiem a osobami decyzyjnymi. Jeżeli przewoźnik nie dostał oficjalnie informacji, że lotnisko w Smoleńsku jest lotniskiem zamkniętym, a na to wszystko rzeczywiście wskazuje, to mówienie o tym, że organizatorem lotu był 36 pułk, jest pewnym wprowadzeniem w błąd, bo był organizatorem przelotu. Dlaczego kancelaria premiera? Dlatego, że w kancelarii prezydenta nie było takiej komórki. Dlatego zostało zdecydowane, że ten taka można powiedzieć spinająca osoba jest w kancelarii premiera. No, dysponentem samolotu zawsze jest kancelaria premiera, co zresztą po słynnym jakby tym, oczywiście, tak było tej aferze z wylotem do Brukseli, kiedyś to słyszeliśmy, że Tomasz Arabski osobiście wtedy odmówił lotu prezydentowi, wtedy samolot był czarterowany. Panie Małgorzato, chciałem zapytać jeszcze o taki rosyjski nalot w tym wszystkim, co słyszałem wczoraj od Donalda Tuska. Bardzo dużo słyszeliśmy o osobach i o pewnej odpowiedzialności osób, które nie żyją, a to wiceminister Andrzej Kremer, a to minister Andrzej Przewoźnik. To były takie osoby, na które gdzieś delikatnie, ale jednak spychano część odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, za to, jak była organizowana ta wyprawa. Czy rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy tutaj czy z prawnikami znajomymi, czy też z osobami, jest pewnego rodzaju takie właśnie zrzucanie odpowiedzialności na tych, którzy już nie mogą powiedzieć, ale chyba tak nie było. I rzeczywiście był ten rys rosyjski, on już w zasadzie przejawia się od samego początku. To jeden ze świadków mówił o europeizacji Rosji i jak gdyby wykorzystaniu 70. rocznicy mordu katyńskiego na to, żeby Rosję zeuropeizować. Natomiast wczoraj pan premier Donald Tusk powiedział coś innego. Powiedział o geście, że wiceminister, który zginął, właśnie namawiał do tego, ażeby spróbować spowodować, żeby Rosja wykonała pewien gest, jeżeli chodzi o Katyń. No, myślę, że historia pokazuje, jakie to są gesty. Natomiast najgorsze, panie redaktorze, jest to, ja miałam taką refleksję, że skoro pan prezydent, można powiedzieć, daje na tacy ten gest, mówi, ja lecę. Pod koniec stycznia była decyzja, że będzie przewodniczył. Zresztą wizyty w Katyniu były od samego początku. To nie była jakaś oderwana zupełnie od działalności pana prezydenta działalność i wizyta w tamtym miejscu. To tym bardziej jak gdyby daliśmy się ograć Rosji. Dlatego, że rozdzielenie wizy, które może się wydawać takim elementem w tej sprawie nieistotnym, moim zdaniem on gra pewną rolę, dlatego że nastąpiło pewna różnica w podejściu, jeżeli chodzi o te obie wizyty. I nagle maksymalne spięcie na tego siódmego i odpuszczenie zupełnie. Oficjalna wizyta w związku z mordem katyńskim tak naprawdę przegrała z wizytą 7 kwietnia wmurowania kamienia. No i tak naprawdę przyznania racji panu Putinowi, że w Katyniu owszem zginęli Polacy, ale zginęli też nie tylko Polacy. Donald Tusk o rozdzieleniu wizyt wczoraj z pewną złością mówił, że to taka retoryczna figura, że to publicystyka, że to coś, co miało uderzyć w niego i w jego współpracowników. Wydaje mi się, że on też już mówił o pewnym zadowoleniu ze strony kancelarii prezydenta, natomiast no, osoby, które wczoraj też i śledziły media różne, miały możliwość jak gdyby porównania i zobaczenia w przestrzeni medialnej są wypowiedzi zarówno pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i też urzędników, że źle, że doszło do rozdzielenia wizyty. Natomiast ponieważ z tą wizytą łączyło się mnóstwo problemów, łącznie z brakiem porozumienia z ambasadą rosyjską, to tak naprawdę to rozdzielenie wizyt spowodowało, że część poszła szybciej, ale absolutnie nie spotkało się to z, nie wiem, z zadowoleniem ze strony kancelarii prezydenta, czy kancelaria prezydenta absolutnie do tego nie dążyła. Jeżeli mówimy o organizacji tej wyprawy 10 kwietnia, nie można nie powiedzieć o spacerze na molo 1 września 2009 roku. To spotkanie w cztery oczy i ta rozmowa od samego początku bagatelizowana przez Donalda Tuska, który teraz ma nową wersję, że podobno pokazywał premierowi Putinowi, gdzie biega, gdzie mieszka. Natomiast wiemy z dokumentów, że tam były dużo poważniejsze rozmowy na tym molo i że tam wszystko, jeśli chodzi o tą wizytę kwietniową 2010 roku, się mogło zacząć. Myślę, że tak, dlatego że również pan Putin wiedział o tym, że zbliża się rocznica mordu katyńskiego.
i że w związku z tym na pewno będzie zainteresowanie ze strony władz polskich, ażeby tam pojechać. Powtórzę jeszcze raz, zostaliśmy ograni przez Rosję. To znaczy ta wizyta została jakby zawłaszczona i pozwolił na to niestety ówczesny pan premier i no bo ta europeizacja Rosji miała się odbywać na tym poziomie premierów. Tu z jednej strony Putin, Tusk. Putin, powiedzmy, tak, pochyla głowę nad grobami polskich oficerów, uznaje zbrodnie NKWD. Z drugiej strony w Europie legitymizuje go Tusk i to jest takie zbliżenie, na tym to zbliżenie. I tutaj żadnego miejsca dla prezydenta nie było, bo on na pewno, Lech Kaczyński, by na taki deal nie poszedł, można powiedzieć. Znaczy myślę a propos tego, co pan redaktor powiedział na temat tematów rozmów na molo. No na pewno spotkania przywódców na takim szczeblu nie dotyczą biegania i tylko jak gdyby wskazywania, gdzie ktoś mieszka. Tam są załatwiane konkretne sprawy. Znaczy, pewnie jest też moment na jakiś oddech i na luźniejszą rozmowę, ale w dokumentach, które ujawniliśmy kiedyś w tygodniku sieci, odnaleźliśmy takie notatki o realiach postsopockich. No nie mówi się o realiach postsopockich, czy też o bodźcu, gdyby tylko było bieganie. To znaczy, no myślę, że już na tyle orientujemy się zarówno i w dyplomacji, jak i w sprawie właśnie Smoleńska, że tam nic nie działo się przypadkiem i nic nie było od tak sobie. To było wszystko tak naprawdę zaplanowane. Prezydent Kaczyński prowadził bardzo autonomiczną politykę zagraniczną, jak wczoraj powiedział Donald Tusk, nawet na pograniczu uprawnień konstytucyjnych. No i gdyby nie ten dopisek, nie ten dodatek, to w zasadzie można by się zgodzić, bo to była taka polityka bardzo samodzielna, co więcej, rzeczywiście stająca trochę w poprzek tej idei, którą chciał forsować Donald Tusk ze swoim rządem. Znaczy ja myślę, że ogólnie tamte realia, czyli jednak konflikt pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Pałacem, to się mówiło między Wielkim a Małym Pałacem, czyli między kancelarią pana premiera. Tak naprawdę ta granica przebiegała w sytuacji postrzegania racji z polskiej racji stanu. Myślę, że no pan prezydent był daleki od mówienia o tym, że wyjazd do Katynia jest europeizacją Rosji. Natomiast no tutaj te słowa pojawiły się, takie nastawienie tak naprawdę było, ale nie dotyczyło tylko tego. No pamiętamy z ówczesnego czasu, że rzeczywiście była dyskusja na temat uprawnień prezydenta, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast no należy też o tym pamiętać, że to jest głowa państwa. Reprezentuje Polskę, reprezentuje nas jako obywateli. I w sytuacji, z którą jakby mieliśmy ówcześnie do czynienia, no jednak takiego podejścia, że Polska może istnieć tylko z kimś, nie może istnieć sama. Bo było tak. Było to o tym mówił też pan Radosław Sikorski, o tym takim akcie właśnie poddaństwa w stosunku do Niemiec. Zresztą to co teraz wiemy a propos całej jak gdyby genezy ugrupowania, z którego również wywodzi się pan Donald Tusk, to tworzy się pewna taka całość. I z drugiej strony to jest normalne, dlatego że mocarstwa zawsze dążyły do ekspansji. W momencie, kiedy im się pozwalało, brali więcej. O raporcie komisji Millera jeszcze gdzieś tak między słowami przemycił kilka słów Donald Tusk. Nazwał go niezwykle rzetelnym, obiektywnym i wolnym od politycznych nacisków. No zabrzmiało trochę jak żart dla osób, które się cokolwiek na tej sprawie znają i przyglądają. To znaczy niestety tak. Można powiedzieć w ten sposób, nigdy nie doszło do pewnej konfrontacji pomiędzy właśnie biegłymi z komisji pana Millera, potem pana Laska, a z naukowcami biegłymi, którzy potem jak gdyby weszli w skład obecnie działającej również podkomisji, która bada przyczyny, pomimo tego, że wielokrotnie było zapraszanie. Dlaczego tak było, można się tylko i wyłącznie domyśleć. Myślę, że już tyle się powiedziało na temat nierzetelności tego raportu. No właśnie, ten raport był nierzetelny po prostu. Co tu jeszcze dodać, prawda? Natomiast zastanawiam się też pewnie nad precyzją języka, którego używał wczoraj Donald Tusk, bo tam było mnóstwo takich szpileczek nawtykanych dokładnie tam w te miejsca, gdzie trzeba. Jest sprawnym mówcą, jest sprawnym politykiem, bardzo dokładnie wie, co mówi. Tutaj mam wrażenie, nie było żadnej przypadkowości. Był też taki pasus o tym, że on jako polityk nigdy nie pozwoliłby sobie albo przed lotem, albo w trakcie lotu na wpływanie na to, jak on wygląda. To były takie jawne sugestie według mnie do tej wydumanej kłótni generalnej
generała Błasika z kapitanem Protasiukiem, czy też ewentualnie generała, który stoi za pilotami i naciska na lądowanie. Znaczy tak, to jest ta narracja, która mi akurat przypomina taki mechanizm zdartej płyty, że będziemy mówić za każdym razem to samo i w pewnym momencie po prostu ktoś w to uwierzy, jeżeli chodzi o ten domniemany spór pomiędzy panem generałem a załogą. Nikt tego nie potwierdził, nie ma żadnych nagrań. Świadkowie, z tego co ja wiem, akurat w tej sprawie naszej na ten temat nie zeznają, ale w innych sprawach jak gdyby jest to sprawdzane, jest to badane. Natomiast a propos tych wypowiedzi, no, pan Donald Tusk jest politykiem, jest wytrawnym graczem. Na pewno też odebrał pewne szkolenie, jeżeli chodzi właśnie o taki wizerunek medialny. Zresztą wczoraj też mieliśmy z tym do czynienia. Natomiast taki człowiek momentami troskliwy, momentami wątpiący, też zafrasowany. To znaczy tak. Całe to aktorstwo naprawdę na wysokim poziomie. Właśnie, panie redaktorze, to było aktorstwo. Natomiast jeżeli by to się tak właśnie z tego otrzepało, to tak naprawdę nic nie było. Znaczy mówienie było o tym, że było wszystko w porządku, ja nie ponoszę odpowiedzialności, moi pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności. No pytanie, co on by mógł innego powiedzieć? To też Piotr Walentynowicz słusznie zauważył, że bardzo dokładnie wytłumaczył, od czego nie jest premier, natomiast nie wytłumaczył tego, od czego jest, i rzeczywiście na te pytania odpowiedzi nie padły. Czy Donald Tusk w 2020 roku mógłby zostać prezydentem Polski? Czy Polacy szybciutko są w stanie zapomnieć te 7 lat rządów pod jego rządów i jakby wybrać tego człowieka na prezydenta? No na pewno pan Donald Tusk jest członkiem partii Platformy Obywatelskiej, jest również pewnym zagrożeniem dla obecnie rządzących tą partią. Jak się jeszcze cofniemy ileś tam lat wstecz, to można jakby domniemywać, że obecne szefostwo może nie być zainteresowane tym, ażeby Donald Tusk wracał. Nie wiem, czy on też sam będzie z tym zainteresowany. Natomiast czy wygra wybory prezydenckie? Niestety to jest zawsze duża jak gdyby ruletka. Również jeżeli chodzi o sondaże, to już również wiemy. Natomiast na pewno to jest pytanie o pamięć Polaków, tak? No bo trzeba naprawdę troszkę głębiej wejść w to, żeby sobie przypomnieć, co się działo w Polsce Donalda Tuska, co się działo choćby w takich sprawach jak Smoleńsk, przygotowanie tych wizyt. I nagle tutaj mamy człowieka zupełnie oderwanego od rzeczywistości, trochę z zewnątrz przychodzącego, jakimś takim europejskim powiewem, do którego trochę ciągle jednak tęsknimy. To znaczy ja mam nadzieję, że jakby nie będzie to zapomniane, nie będzie zapomniane to, że jednak państwo nie zdało egzaminu, ale tak jak wiemy, to co ja przed chwilą powiedziałam, jest reprezentowane przez część społeczeństwa. Inna część uważa, że jest wszystko w porządku i Smoleńsk jest nieważny, pomniki są nieważne, reprywatyzacja jest nieważna, ileś tam rzeczy po prostu jest nieważnych. Najważniejsze jest to, ażebyśmy właśnie byli przy Europie, przy Zachodzie, żebyśmy byli postrzegani jako państwo wiarygodne. To w nawiązaniu jak gdyby do tego, co się dzieje również w Unii Europejskiej. Ja mam nadzieję, że nie będzie zapomniane też to, że stawał przeciwko Polsce, będąc już tam właśnie w Europie. Ile ważą te części Polaków po jednej i po drugiej stronie? Zważą pewnie tylko wybory. Wyborach. Małgorzata Wypych, wdowa po świętej pamięci Pawle Wypychu, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To była rozmowa poranna w telewizji w Polsce.pl. Za chwileczkę wracamy z przeglądem pracy. Zostańcie państwo z nami.